Witajcie w kolejnym odcinku Zagramy w Oni. Jest to któraś naprawdę bardzo... Nie wiem, już mi się pląta język, bo to jest... Już tyle razy próbowałem przejść tą misję, że to się staje po prostu nudne dla mojego języka. To ciągle powtarzać to samo. No cóż, zróbmy to, co robiliśmy do tej pory. Dokładnie to samo. Naprawdę nie ma tutaj żadnej nowej strategii, więc nawet nie będę mówił za wiele. Mogę powiedzieć, że sobie przeszedłem od nowa pierwszy poziom. Przeszedłem sobie pierwszy poziom, żeby sobie zdobyć więcej punktów życia, jakieś apteczki, żeby sobie ułatwić grę odrobinę, bo walka z tymi psami jest niesamowicie trudna. Tutaj najlepszym sposobem na tego gościa jest spamowanie. Spamowanie Blackbustera. Niestety to nie działa na psy, a szkoda. Dobra, nie wyszło to najlepiej, ale liczy się, że pokonałem go. Wygrałem. Mam pełno życia, jedną apteczkę tutaj, drugą apteczkę, która wypadnie z tego gościa, który czai się w środku. Bardzo ładnie, który padł po dwóch ciosach. I teraz tutaj jest jeszcze jeden bomber i tam jest force field. I po to teraz właśnie tu idę. Nie udało się. Mniejsza. Wszyscy przeciwnicy z głowy, jedna apteczka, pełne force field. Nie jest źle, nie jest naprawdę źle, muszę przyznać. Ale zawsze mogłoby być lepiej. Naprawdę mogłoby być lepiej. No, jest lepiej, dwie apteczki. Dobra, tutaj są drzwi, które trzeba otworzyć, oczywiście. I tutaj przechodzimy dalej. Do tego wielkiego pomieszczenia hangaru. I tutaj widać, Muro rozdziela swoich ludzi na dwie części. Jedna biegnie tutaj do góry przez dachy, a druga biegnie przez hangary, właśnie ten. I musimy dogonić Mura. Jeszcze jest napisane oczywiście w zadaniach, że dobrze by było omijać, znaczy wziąć obie te lokacje, przepatrzeć. No i ja się z tym nie zgodzę, bo tutaj jest masa psów jeszcze, a spotkanie z jednym więcej psem jest naprawdę, z każdym jednym psem jest naprawdę niefajne spotkanie, więc nie polecam. No
ja chciałem z tego wyjść, uciec. Czemu? No i leży na ziemi, jakby restek normalnie. Cholera. Fatalnie, myślałem, że to będzie lepiej. Dobra, tu są obiektywy, jakby ktoś chciał przeczytać. I tutaj jest konsolka, w której piszę, jest napisane tylko tyle, żeby nie wchodzić do tunelu tutaj tego, bo tam właśnie jeśli się to naciśnie, to tam się wydzielają takie toksyny i że tam lepiej nie wchodzić i ci ludzie tu uciekają z niego. Gdy ja to włączyłem, po co? Nie wiem. I szczerze, grając w ten poziom setny raz, mało mnie to obchodzi. Obchodzi mnie to tyle, że chcę zabić. Chcę przeżyć. No. Nawet nie to, że chcę zabić, tylko chcę przeżyć. A widać, tam idzie sobie Striker z dość dobrą bronią. Taką, która może mi zniszczyć całą tarczę. Czego naprawdę byśmy nie chcieli, prawda? Się go dość gładko pokonać. Kurczę, nie tak gładko jak się spodziewałem, ale i tak lepiej niż mogło to wyglądać. Dobra, teraz jeszcze trzeba się tam wrócić, bo tam jest martwy robotnik, z którego wypadła bateria. Która okaże się bardzo pomocna. Naprawdę te psy strażnicze są przerąbane, bo nie da się ich pokonać normalnie, że tak powiem. W sensie, że nie da się ich pokonać kopiąc, nie da się ich zastrzelić z większości broni, jedynie ta plazma rifle ratuje jakoś sytuację, choć tak czy siak nie jest to jakaś cudowna metoda na zabijanie ich. Ale cóż, mniejsza. Dobra, jeden z głowy. Proszę się bać, żeby to wybuchnie w twarz. Dobra, drugi z głowy zapewne spadł. Niestety nic z niego i tak nie wypadło, więc nie ma żalu. Fatalnie. Dopadły mnie te rakiety z tamtego Strikersa, który tam stoi czerwony. Nigdy mi się to, pierwszy raz mi się to stało. Już miałem mówić, że dość dobrze mi idzie. No fatalnie, fatalnie, bez sensu. Kurczę. Wybaczcie, jestem taki grobowy, ale cóż. Teraz trzeba tutaj do tych pomieszczeń wchodzić, które właściwie można łatwo przegapić, bo one są na takim obniżeniu, a nikt nie patrzy pod takim kątem. Ich po prostu nie widać za dobrze. I za dobrze nie widać właśnie na przykład, o proszę, z tej perspektywy, o z tej perspektywy nie widać, dopiero tak trzeba popatrzeć, że tu można wejść. Więc to jest trochę ukryta i po prostu trzeba je otworzyć, żeby... A nie, znowu. Nienawidzę cię. Co ja mówiłem, że trzeba otworzyć, żeby tamte drzwi po prawej stronie się otworzyły. Tak. No, jak widać, tutaj nam broń znika. Ale mniejsza o to. Wystrzelimy jeden pocisk. Udało mi się, pierwszy raz udało mi się pokonać tego psa. Jesteśmy na dobrej drodze, na przejście tej rundy.
tego save pointa. Naprawdę jesteśmy bardzo blisko i będę bardzo szczęśliwy, jeśli uda mi się to zrobić. Dobra, teraz jeszcze... O, od tego tu jest kolejna ta konsolka, która jest jeszcze bardziej ukryta, bo to jest pod większym kątem, ale mniejsza o to. Proszę bardzo, kolejna konsolka z głowy. Ten czerwony striker chyba spadł na dół. Dlatego tak zawzięcie strzał. Ze złości, że spadł. Tak, on się pewnie tutaj kręcić, gdzieś tu, właśnie tędy. Ale widocznie spadł, więc... Ha, 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 ha. Śmiejemy się z niego wszyscy. O, dobra, zbliżamy się do końca tej rundy. Teraz, żeby tylko nie spaść. No, to by było na tyle. Myślę, tutaj jest kolejna platforma. W ogóle, kto wymyślił, żeby budować taki magazyn? Przecież tu tak łatwo można spaść. Dobra, mniejsza o to. O, świetnie. Tutaj jeszcze jest pole siłowe. I wszystkie te trzy... Trzy światełka są zielone, więc możemy przejść przez te drzwi w końcu. I za tymi drzwiami czeka nas save point. I to będzie koniec tego odcinka.